Poranka Tomki. Reżyser Bartosz Konopka jest z nami. Dzień dobry, witam Pana Dzień bardzo dobry. serdecznie. Autor witam. pamiętanego, przypominanego także dzisiaj przez nas w konkursie Królika po berlińsku, czy Lęku Wysokości, a już w piątek do kin wchodzi Pana najnowsze dzieło: fabularny film Krew Boga. Może to jest punkt wyjścia? Czy pan się zgadza z tymi opiniami, że to jest przełom? Każdy film dla filmowca może być przełomem, bo, bo to są takie kamienie milowe na efekty pracy, czeka się po kilka lat, ale z wypowiedzi pana z poprzednich wywiadów wiem, że to jest film o szczególnym znaczeniu. Z wielu powodów, tak, oczywiście. Też chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja to zaplanowałem, albo że to tak było wyliczone, że teraz będę się zajmował tym, bo to jest dla mnie ważne. Chociaż powiem panu, że to też jest dzisiaj inaczej też na to patrzę, nie? Że siedem lat temu, jak zaczynaliśmy ten film jako taką krytykę Kościoła, jako instytucji, która nam narzuca swoje myślenie, choć niekoniecznie daje dobry przykład i tak dalej, że trzeba coś z tym zrobić. I, i dzisiaj sobie myślę, że gdybyśmy tak tylko zrobili ten film, to on byłby bardzo jednostronny, a w trakcie, jakby podczas studiów nad... Pierwszymi misjonarzami duchowością w ogóle wiarą, to jakoś też się obudziło we mnie. To znaczy, ja też zajrzałem tak. trochę na drugą stronę, <laughs> zobaczyłem, co tam jest, i to i to, i to jest jakaś taka, to był taki przełomowy moment dla mnie w życiu. Oczywiście to też wynikało z różnych tam spraw, które przeabiałem mhm. w życiu, szczególnie po czterdziestce, i, i ten film de facto był katalizatorem do pewnych zmian, ale też mi pomógł najpierw. Najpierw mi bardzo utrudnił życie i był, był wielkim, jakby takim kamieniem milowym, czy jakimś takim krzyżem, który się dźwiga, ale potem jakoś mi pomógł wyjść z wielu rzeczy i, i pomógł mi w tej przemianie, więc to z tego powodu na pewno, ale też myślę, że no, chcieliśmy coś takiego innego i ważnego też powiedzieć o dzisiejszym świecie. Nie? To, to, to zawsze było ważne w, tej na, w tym naszym gronie współpracowników. Za nią wydą, moją producentką, która była w tym od początku też producentką. Kronika po prawda? Tak, z Przemkiem Nowakowskim, scenarzystą. Dla którego też ten temat był jakoś ważny, no i potem kolejni ludzie, którzy do tego dochodzili. A dlaczego w takim razie ta opowieść, która miała być niejako odpowiedzią na krytykę Kościoła, na sytuację Kościoła, jak rozumiem, współczesną? Dlaczego postanowili Państwo wypowiedzieć się poprzez historię sięgającą do czasów średniowiecza, do misjonarzy, do jednego z rycerzy, Willi Borda? No dlatego, że. Pokazał się wdaliście... ten kontrast? Pokazać kontrast, ale też pokazać początek, nie? pokazać takie prakorzenie, z których to wszystko się bierze, bo rzeczywiście, oczywiście wiadomo, że to, to jest złożone zagadnienie, te, te, te pierwsze misje. Yy, można różnie na to patrzeć. My też staramy się to jakoś wypośrodkować przez to, że jest Willy Bird jest bezimienny, jest starszy i młodszy misjonarz, czy właściwie rycerze, zagubieni trochę ludzie na tej ostatniej pogańskiej wyspie. I Czyli były prezentują... znakomity, wejdę w słowo Krzysztof tak. Pieczyński, Karol Bernacki. Tak. I oni prezentują różne modele podejścia, właściwie tej postawy się Kształtują w trakcie, jakby, zderzenia i walki o ten rząd dusz Pogan, ale też takiego, takiego konfliktu między sobą i takiego konfliktu pomiędzy tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Takiego odwiecznego, który my znamy w ogóle z, ze szkoły podstawowej, już jakby z, z, z uczenia się z języka polskiego czy z historii. I yy, o to trochę też chodziło w tym filmie, żeby, żeby, żeby dotrzeć, do, dotrzeć do tych korzeni, pokazać, że. No właśnie, no żeby tak spojrzeć trochę z tej perspektywy tysiąca lat, czy my ciągle popełniamy te same błędy, czy czegoś się nauczyliśmy, czy to, czy to rzeczywiście ciągle jest tak, że kiedy... Bo oni we dwójkę, ci, ci główni bohaterowie, przychodzą z dobrymi intencjami i chcą przynieść rzeczywiście coś pięknego, w co wierzą, to znaczy swoją wiarę i, i tą, tą ścieżkę Chrystusa, czy, czy, czy jakby taką miłość do bo czy Boga, który jest miłością bezwarunkową i który może być czymś nowym i dobrym dla tych ludzi, do których przychodzą, bo to też jest trochę o takim przynoszeniu demokracji, o tym, co mamy dzisiaj, nie? To, to co się dzieje w wielu krajach, czy przy, przynoszeniu nowego porządku. Tylko pod, pod wpływem presji czasu i, że tak powiem, chęci osiągnięcia sukcesu, czy wykonania tego, tego dzieła, dlatego, że od początku wiadomo, że król niedługo przybędzie i oni muszą się uporać jakby z tym, muszą ochcić tych pogan, muszą, muszą zmienić ich myślenie, przeprowadzić ich w nowy system, no to pod wpływem tego zaczynają, szczególnie wiby od sięga coraz bardziej do, do manipulacji, do nerwowych ruchów i do takich i do złych emocji po prostu. I trochę to jest, trochę widzimy. Jak to się dzieje, kiedy nawet jeśli masz dobre intencje i przychodzisz z czymś, z czymś dobrym, ale jak to się szybko rozpada, kiedy dopuszczasz do swojego serca złe emocje, nienawiść, zawiść, zazdrość i chęć, chęć odniesienia sukcesu, czy, czy osiągnięcia władzy. Patrzyłem na Krzysztofa Pieczyńskiego. Jego rola jest znakomita. Bardzo wiele dzieje się w tym filmie, także w w takich momentach, kiedy nie padają żadne słowa, kiedy, mm. kiedy tylko widzimy. Jeden kadr potrafi wiele opowiedzieć o, mm. o tej postaci Willy Broda, postaci, mm. która e, tak wiele przeżyła, i też intencjach, bo ja do tego, o czym pan powiedział, dołożyłbym jeszcze pewnego rodzaju ambicję, tak. taką chęć zwycięstwa, rywalizacji, tak. jest tam taki moment. Też, też chęć udowodnienia sobie czegoś na koniec życia, nie? Dlatego, że on już jest gdzieś u kresu swojej wędrówki, no szczególnie w średniowieczu, gdzie, 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 gdzie żyliśmy. Ta tak. Tak, i on, rzeczywiście, on o tym też mówi, że w końcu chce, że tyle razy, że ciągle widzi twarze tych ludzi, którzy zginęli od jego miecza, chciałby, żeby twarze tych, których uratowała jego praca, przypominały mu się, mu się równie często, ale tak nie jest. Czyli on jakby, on też walczy trochę z Bogiem, żeby wreszcie to się udało, i żeby wreszcie miał satysfakcję, i żeby wreszcie to miało sens. A... To jest też opowieść o tym, że wiara y, to jest taki skok y, do czegoś, czego się nie da do końca określić, bo myślę, że w, tym, w tej chęci głównego bohatera, żeby no właśnie przychodziły z pamięci te postaci, które udało się uratować, jest też gdzieś pod spodem to ten bardzo ważny dylemat, czy to wszystko, zrobi, co zrobiłem, zrobiłem w słusznej sprawie, czy czy to oni się mylą, czy to może jednak ja? Czy moje metody są słuszne, czy nie? No tak. Jest ta wątpliwość. Soren Kierkegaard pięknie opowiadał, że trzeba skoczyć do jakiegoś skoku w wiarę i to jest właściwie taki skok, który nie wiadomo, czym się zakończy. Tak, to rzeczywiście to też by w wielu momentach się pojawia w Biblii, nie? Jest taka bardzo ciekawa przypowieść o Eliaszu, który musi skoczyć w przepaść, yy, licząc na to, że Bóg go uratuje, znaczy że go chwyci podczas lotu, nie? To jest pierwszy Abraham zna, że... musi yy, podnieść nóż, żeby tak. yy, zamordować swojego tak. syna, prawda? Tak. Więc... Z tym, że to jest Stary Testament i wydaje mi się, że właśnie ten Nowy Testament i Bóg wysłał swojego syna po to, żeby trochę zmienić tą interpretację, żeby trochę tam dać więcej nadziei i pokazać, że przede wszystkim chodzi o miłość i, i, i miłosierdzie jakby i ludzkie uczucia. I to jest trochę tak, wydaje mi się, że no mówię oczywiście bardziej ze swojego doświadczenia, bo nie chcę się tu mądrzyć, no, że, że jednak my ten głos wewnętrzny słyszymy i tą prawdę taką wewnętrzną, przynajmniej tą subiektywną naszą, że my ją widzimy, słyszymy, tylko nie zawsze chcemy ją dojrzeć albo czasami ona jest za trudna. I tak też budowaliśmy tego w czy tak rozmawialiśmy też, też z Krzyśkiem Pieczyńskim, że on widzi, co się dzieje i mógłby to wszystko zatrzymać i mógłby odpuścić kontrolę, mógłby odpuścić to... To, czy tą presję, to oczekiwanie z zewnątrz, plus jakby to, to stawanie na palcach, właśnie tą swoją ambicję. Nie? To jest oczywiście bardzo trudny wybór, który każdy z nas zna. B wielokrotnie przed tym stajemy. Ale wydaje mi się, tym filmem chcieliśmy powiedzieć coś takiego, że. Że jednak wydaje mi się, że wa warto bardziej zdawać się na ludzi, pytać na przykład, czy dobrze robię, czy to jest w dobrą stronę, nie zamykać się samemu jakby ze swoimi decyzjami, nie, nie pozostawać w samotności. Samotność mi się bardziej kojarzy z kuszeniem i z, i z uleganiem, i z, z przyjmowaniem pewnych iluzji. Mm -hmm. Natomiast bycie we wspólnocie, co też mocno pokazujemy w tym filmie, bycie we wspólnocie daje większą siłę, oparcie. I, I chyba um, daje człowiekowi szansę na to, żeby być bliżej prawdy, żeby skonfrontować tą prawdę. Ta wspólnota jest kapitalna po stronie starowierców, pogan, nie? Dlatego, że oni specjalnie... No dlatego my też odchodzimy trochę od historii, to nie są do końca Słowianie, ale chcieliśmy stworzyć taką wspólnotę, która jest jak rój pszczół, że oni współodczuwają, że jeśli jednemu coś się stanie, to reszta to czuje, że są cały czas razem, że Taki dzielą się wszystkim. W takim dotyku wręcz, tak, prawda? Tak. Tak. No ten film jest w ogóle taki bardzo fizyczny i też bardzo nam zależało na tym, żeby opowiadać też takimi kanałami pozawerbalnymi, dlatego jeden z bohaterów, bezimienny, Możemy to chyba zdradzić, bo mam nadzieję, że to jest coś atrakcyjnego dla tego filmu. W pewnym momencie zaszywa sobie usta po to, żeby wyrazić swój protest przeciwko zagadaniu ze strony Willi Beoda, ale też, żeby poszukać innej ścieżki, żeby się wycofać jakby w milczenie i z czymś innym przyjść do tych pogań. Paradoksalnie rzeczywiście wtedy jest przyjęty. Oglądając Krew Boga przyszły mi do głowy kadry ze zjawy Iniaritu. Pamiętamy, że tak, przynajmniej zapewniali twórcy, tamten film powstawał w naturalnym oświetleniu poza jedną sceną przy ognisku, a jak to było w Państwa przypadku? Na ile te warunki, takie stworzenie w kadrze wyspy zamieszkanej przez Pogan właśnie w, w czasach takich no bardzo, bardzo dawnych. Jak, jak przebiegała? Ta praca, które miejsca Państwo też wybrali, i, tak. i na ile właśnie udało się też oddać tę surowość poprzez, poprzez obraz, poprzez światło. No, to było bardzo trudne. To było bardzo duże wyzwanie, którego myśmy oczywiście tak trochę się spodziewaliśmy, ale nie wiedzieliśmy, bo mało kto to robi, też szczególnie w Polsce. I trochę też z tego wynikało to, że robiliśmy ten film 7 lat. Najpierw nam się wydawało, że to jest kameralna historia i zrobimy ją szybciej, ale same przygotowania do zdjęć trwały dwa lata. Myśmy odkładali, przekładali te zdjęcia dwa razy po to, żeby rzeczywiście zdążyć się przygotować, powybierać te miejsca, ale poznać też język w ogóle tego filmu, takiej opowieści. Bo rzeczywiście to nie chodzi o to, żeby później w komputerze usuwać y, współczesne rzeczy tylko chodzi o to, żeby znaleźć taką, znaleźć prastary las, znaleźć te błędne skały i góry stołowe, ale głównie te skały, które są taką formacją, które są jaką, jakimś takim prezentem od Boga też, nie? że tam jest coś jakby niezwykłego, świętego w tych miejscach i to rzeczywiście później się okazało bardzo ważne też dla ludzi pracujących, dla całej ekipy, bo myśmy czuli, że to jest jakiś sakrum tutaj i że, że rzeczywiście to wszystko ma sens i robimy coś ważnego. No i oczywiście tam było, no też to, jest, to był trudny film, bo jest w 100% w plenerze. Rzadko się zdarzają takie filmy, bo to jest bardzo ryzykowne, nie? bo jest Jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę pogody i różnych sytuacji. W trudnych warunkach, bo to była też jesień, i wśród tych skał i w tych lasach jest ogromna wilgoć. Właściwie cały czas było to, błoto po kolana, a mieliśmy sceny właściwie takie taneczne czy choreograficzne robić, więc to wszystko jakby trzeba było na bieżąco zmieniać i tak dalej. Ogromny taki halt ducha ze strony całej ekipy i aktorów. No i też ogromna rola, w tym Jacka Podgórskiego, autora zdjęć. Razem ciągle nad tym siedzieliśmy, robiliśmy scenopis do wszystkich scen i, i ciągle, jakby dyskutowaliśmy i na miejscu, ciągle szukaliśmy tych najlepszych miejsc, najlepszych rozwiązań. I rzeczywiście, tak jak pan zapytał, no jest to w większości światło naturalne. To nie da się do końca zrobić tylko przy świetle naturalnym z niego się głównie korzysta, do niego się dopasowuje. No ale Jacek miał też takie genialne pomysły, które właśnie nie były zaczerpnięte od kogoś tam, tylko one wynikały jakby już z tej materii widzianej przed nami. Na przykład takie rzeczy, że ok, jakby kręcimy w naturalnym świetle, ale, ale Jackowi bardzo zależało na tym, żeby rozpościerać taką czarną płachtę nad tymi miejscami po to, żeby odcinać górne światło, które górne światło powoduje, że wtedy wszystko jest tak samo oświetlone i to, to nie jest tak ciekawe plastycznie. Mhm. Jak się odetnie tą górę i światło jest bardziej jakby z boków kontrowe, to wtedy już to. I wtedy jest taki dziwny efekt, to, jest, to są niuansowe rzeczy, ale one działają, że widzimy, że to jest trochę inaczej, że to nie jest, że te twarze są trochę inaczej oświetlone. I to już wprowadza jakąś atmosferę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na przykład, bardzo ciekawa. Jacek też w pewnym momencie zobaczył, że jeśli nakładamy tą glinę rytualną na, na twarze pogan i, i ich twarze stają się matowe, to żeby nasi misjonarze byli w kontraście, to świetnie by było, żeby mieli twarze świetliste. Tak jak na malarstwie też średniowiecznym i renesansowym, tak. bo oni przychodzą z tym światłem. No i tego oleju brudu pakowaliśmy, czy oliwy pakowaliśmy na, na, na ich twarze coraz więcej i coraz więcej. I Darek Kysiek który jest doświadczonym charakteryzatorem, powiedział w pewnym momencie: Słuchajcie, no ale to chyba no, tak się nie robi normalnie, no, to <laughs> będzie widać i tak dalej. Także my musieliśmy się nauczyć tego języka i przekraczać też jakby swoje ograniczenia i swoje, swoje takie granice w myśleniu, ale to wszystko się odbywało w dobrej atmosferze i było bardzo ciekawą przygodą. Bardzo dziękuję za tę fascynującą opowieść. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie mieli szans obejrzeć Krwi Boga, która była prezentowana na przykład podczas ubiegłorocznego festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Mogą nadrobić tę zaległość. Film w kinach od najbliższego piątku. Jego reżyser Bartosz Konopka był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za Dziękuję to spotkanie. Bardzo. Dziękuję.